Przygotowałeś ten bieg? Dużo się przygotowałeś? Tak. Dużo trenowałeś, żeby tak szybko pobiec? Tak, bardzo dużo. No i ta wygrana... Jest. Do czego mnie dochodzi tutaj ustanie? Do jakiej szkoły chodzi? Do szkoły podstawowej numer 15. Dużo przygotowałeś się do biegu? Nie, tak. Czyli biegasz na co dzień, tak? Tak. I co? To wnuk, tak? Wnuk, tak, mój wnuk. Zadowolony? Bardzo zadowolony. Pójdzie w ślady dziadka. Tak, to chyba u nas jest rodzinne. Jest bardzo wytrzymały na długie dystanse, no i mam nadzieję, że będzie jakąś nadzieją polskiej lekkiej atletyki w przyszłości. Jak trudno było wygrać? No, na początku trochę biegłam tak szósta, a później trochę przyspieszyłam, później druga i pierwsza. Trudno się przygotować i zwyciężyć? Treningi w koszykówkę pomogły mi w tym bardzo. Trenujemy od lata i no. To nie jest jeden sport, który uprawiasz? Znaczy ja uprawiam koszykówkę, nie uprawiam biegania. Czyli kondycja jest już, że tak powiem, na samym starcie bez treningu? Tak. No, zapalony w bojach, no nie pierwszy bieg. Tak, nie pierwszy bieg. Można powiedzieć, że w tym tygodniu to jest tak zwana druga dyszka, ale pierwsza w ramach zawodów. Co prawda bieganie było dzisiaj bardzo fajne, jednak temperatura troszeczkę za wysoka, było słabe chłodzenie, ale 55. miejsce w kategorii 35-latków wydaje mi się nie najgorsze. Oczywiście czas zawsze mógłby być lepszy, ale chodzi o to, żeby biec czynnie, tu uczestniczyć w tego typu imprezach, żeby po prostu móc się poruszać. To jest największa frajda. No porównać nie można do zeszłego roku, bo to chyba pierwszy start akurat w tym biegu w Grudziądzu. Mój pierwszy start. W tamtym roku miałem problemy z kolanem, ale już oczywiście śladu po nich nie ma. Dlatego w tym roku jeszcze parę imprez biegowych przede mną. Mam nadzieję, że tak zwana Złota Polska Jesień w biegach dla mnie będzie bardzo, bardzo przyjemna i przyjazna. Gdzie teraz? Kolejny bieg? Warszawa. To się pan rozbiegał? No rozbiegałem się, mam nadzieję, że będzie tak trwało bardzo długo, dopóki jakaś kontuzja albo uraz mi nie uprzykrzy tego mojego biegania, no, które po prostu bardzo polubiłem. No zwyciężyłeś w biegu i trudno jest zwyciężyć? Było strasznie trudno, a co najgorsze, zostałem na starcie i musiałem wszystkich nadgonić. Końcówka była strasznie ciężka, ale dałem radę. Czyli takie poświęcenie, można powiedzieć, do końca? Tak, bardzo poświęcenie było. Walka do końca jest najważniejsza. Na co dzień trenujesz, tak? Czy przygotowywałeś się do tych biegów? Tak, trenuję u pana Jarosława Czubaszka na Olimpii. No, czyli zawodowie. No, tak można powiedzieć. To pierwszy bieg, czy to już jakiś kolejny, bo mniejsze w poprzednich latach w innych kategoriach wiekowych? To już trzeci raz startuję na biegu Bronisława Malinowskiego. Pierwszy raz zająłem drugie miejsce, drugi raz tak nie wyszło, to szóste miejsce miałem i teraz pierwsze wyszło. No więc takie uwieńczenie, powiedzmy, ciężkiej pracy po latach. No, ciężka praca jest najważniejsza. Sukces. Kilka lat temu się udało też prawie zdobyć to pierwsze miejsce, ale w innej kategorii wiekowej wtedy. Tak, byłam druga w kategorii młodziczek. Ogólnie biegi Malinowskiego były moimi pierwszymi zawodami w czwartej klasie 7 lat temu. Bardzo się cieszę, że po 7 latach wróciłam tutaj i mogłam wygrać. To długa praca przez wiele lat, prawda? Tak, trenuję od połowy czwartej klasy. Specjalizuję się bardziej w sprintach. Miałam swoje takie jakby mały udział też w biegach długich, ale jednak powracam do sprintów. Biegi długie tylko są takim przerywnikiem, powiedzmy. No myślę, że dużo. No codziennie jednak trzeba trenować. I zawodowy taki prawie sport, tak? Tak. A konkurencja dzisiaj? Duża, spora? Ciężko było wybić się do przodu i przekroczyć jako pierwszy metę? No końcówka była ciężka, aczkolwiek bieg był okej, myślę. Wcześniej startowałeś już tu w Grudziądzu? W Grudziądzu jeszcze nie startowałem. Taki debiut? No można tak powiedzieć. Sport to zdrowie, tak? Oczywiście. Czyli wszystkich zachęcamy do biegania i do ruszania. Tak. Chciałem pozdrowić moich rodziców, mojego trenera, wszystkich kolegów, koleżanki, z którymi mam okazję trenować. Ciężko jest tak wygrać? No, ciężko, jestem bardzo zmęczona, ale daję radę już. Ale to tak rekreacyjnie biegasz, czy może tak jakoś bardziej zawodowo? Nie, no, tak jeszcze jak byłam tak bardziej młodsza, to tak bardziej tak się uczęszczało w tych zawodach, ale teraz trochę mniej, ale teraz wiem, że warto. Trochę mniej i taki sukces? No, tak nie sama nie. I chyba jakiś taki talent wrodzony. Może tak. A to pierwszy twój bieg tutaj w Grudziądzu? Nie, już biegałam na biegach Malinowskiego, ale pierwszy raz takie zwycięstwo. I wcześniej bez sukcesu? No, bez takich większych.
No to można się pocieszyć. Tak. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? No na pewno ciężko ćwiczyć, prawda? No na pewno ciężka praca, procentuje. Biegam już bardzo długo, od 16 lat prawie. Także no dzisiaj się udało. Współpracowałyśmy razem z Dominiką. Zrobiłyśmy to razem dla świętej pamięci Bronka Malinowskiego, także wszystko po naszej myśli. W Grudziądzu? W Grudziądzu jestem po raz drugi. Pierwszy raz byłam w Grudziądzu w 2008 roku na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, gdzie zdobyłam swój srebrny medal. Również na koronnym dystansie Bronka Malinowskiego na 3000 metrów z przeszkodami. Także ten bieg i Grudziądz jest mi bardzo bliskie właśnie z tego powodu, że biegam ten sam dystans i to ten sam dystans jest moim ulubionym, który był właśnie Bronka Malinowskiego. No, najmłodsza laureatka tego największego i najdłuższego biegu dzisiejszego dnia. Tak, to ja. Udało się. Było ciężko, ta sobie była ciężka, ale udało mi się. Jestem z tego bardzo szczęśliwa i zadowolona, że udało się. A to taki pierwszy bieg, czy już tak powiedzmy zajmujesz się tym, no jakby to powiedzieć, dłużej, na co dzień? Biegam dopiero od pół roku. Jeszcze 2 lata temu uważałam, że jak legnę więcej. Zaczęłam biegać, wciągnęło mnie to. To jest jak narkotyk. Naprawdę wciąga i szczerze warto. Naprawdę. A w Grudziądzu pierwszy raz? Słucham? W Grudziądzu pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. I mam nadzieję, że przybędę tutaj za rok. A skąd się dowiedziałaś, że taka impreza tutaj? Oczywiście internet. Jakby inaczej. Dobrze, dziękuję.